mówiłem, że jak coś się będzie działo, to się będzie działo. No i się dzieje. Mamy nowych aktorów w dzisiejszym odcinku. Jest Mario, cześć! Cześć! Mario przyjechał, zobaczcie, jak ubrany na polowanie. Jest Marek, którego już poznaliście. Tutaj Marek szykuje już broń. I jutro jeszcze będzie rano Michał. Jest dzień przed wyjazdem na polowanie. Szykujemy broń, sprzęt, jedzenie, alkohol i wszystko szykujemy teraz. I jutro jedziemy z rana. Przygotowania trwają. Chyba mogą na nie wejść, a gdzieś wejdą. A jak się przysiądę do Michała, będzie więcej miejsca. Tu już pick-up zapakowany. Cała paka. Pełno jedzenia, alkoholu, broni i różnych przydatnych rzeczy w podróży. Mario zabrał najwięcej. To z 8 kurtek zabrał. Dla wszystkich. Dla wszystkich, że nikomu tyłek nie zmarzł. Jesteśmy zapakowani. Marek, gotowi? Gotowi! Jest i nowy uczestnik polowania i gwiazda YouTube'a! Jest i Michał! Cześć! Dobra. Powiedz mi, Michał, co to jest? Siostra mi kupiła, jak byłem w Louisiana. Powiedziałam, dobra, rzucę sobie do auta. Jesteśmy w Glenwood Springs i zaczynamy od śniadania. Wyliczyn. No bo rano to nie było apetytu, żeby jeść. No i teraz tu będziemy jedli. Dobra, już wyłączam, żeby ludzi nie nagrywać, jak jedzą. Chyba, że Michała, wtedy mogę. Głutasz. No, jesteśmy głodni, nie? Aż zimno. Dobra, wyłączam. Oficjalnie uznaję, że zmieniamy nazwę kanału z MM na 4M, bo mamy tutaj Michała, Maria, ja i jeszcze jest Marek, więc 4M, zmiana nazwy z 2M na 4M. Sama banda na M. Zjedzone śniadanie nawet nie nagrałem, bo byliśmy głodni. Tak więc teraz zobaczymy, co dalej, bo tu nasz główny przewodnik nie wiadomo, gdzie zaginął w akcji. Jedziemy zobaczyć terenie, gdzie jutro będziemy polować, no i ostrzelać trochę broń. Marek, ile naboi mamy? 200, czyli teoretycznie 200 zwierzyn możemy ubić. Teoretycznie, a mamy pozwolenie na 3 byki, no bo więcej nie można. Na tyle mamy licencję i jedziemy na razie zobaczyć tereny. Mam nadzieję, że będą bardzo fajne widoki, które będę mógł wam pokazać. Jesteśmy w miejscu, gdzie jutro rozpocznie się polowanie. Na razie robimy taki wgląd trasy. Jeszcze spotkaliśmy Polaka Józka. Dużo Polaków na to wychodzi, poluje. Na razie oglądamy, co się dzieje. Michał patrzy przez lornetkę, chłopaki tam gadają. Zaraz też będziemy patrzeć. Rozpoznanie terenu. To jest pierwsze zadanie na dziś. No i ostrzelać, rozstrzelać, ostrzelać broń. Piękne widoki. Zimno, to jutro rano to będzie na pewno bardzo, bardzo zimno. No i zobaczymy, czy coś może dzisiaj uda się dojrzeć ciekawego. Moje zadanie będzie z tych gór to zjechać autem. Jako, że jestem rookie, czyli początkujący, no to mam pierwszego dnia zadanie po prostu ich tu wysadzić i wrócić bezpiecznie, zjechać z góry i ich tam rano odebrać. Na razie oglądamy. I co, Michał, widzisz coś? Jeszcze nic?
chodź, już se tego dam? Karabin. Mam, no w tym. Cukierki? Cukierki, smacznego. Smacznego. Z Halloween zostało. Oj, zatyczki do uszu. Rozpakowujemy broń. Mamy trzy pistolety. Dany Marek, jakie my mamy ten broń? 7 mm Magnum 2 i ty, Michał, jaki masz? Creedmoor 6.5. Tym właśnie będziemy strzelać. To już chłopaki, widzicie, wyciągają. Mamy przerwę w strzelaniu, chłopaki zmieniają tarczę, zabawa idzie przednia, więc myślę, że na jutro będziemy gotowi, jeżeli wszystkich nabojów nie wystrzelamy, to wtedy będziemy, jak wystrzelamy, no to już nawet w góry nie idziemy. Po dobrej rozgrzewce, czas na jedzenie. Co my tu mamy? O, i tu kura jest! Upolowaliśmy kurę. Już usmażoną upolowaliśmy. I ja teraz brzydko zażartuję, jedyny jelonek, jaki dzisiaj widzieliśmy, to na butelce Jagermeistera niestety. Mario ze Chicago dowiedz. Mario ze Chicago przywiózł. Michał, co poszło nie tak? Kurczę, wczoraj było w nocy polowanie, chłopie. No my ledwo co żyjemy dzisiaj. Jadymy. No, zdrówko. Zdrówko, zdrówko. No. Po kawce? Mario, co upatrzyłeś? Co? Co upatrzyłeś? Na razie nic. Ale już ładujesz gana, tak? No. A wypatrzę, czy co? Ale wypatrzył, ale po drugiej stronie lasu. Trzeba mieć pomarańczowe ubranie, tak? Aby myśliwy nie pomylił nas ze zwierzyną. Żeby przykrył rogi. Ustawiamy krótkofalówki, abyśmy wiedzieli, gdzie się spotkać. Test. Raz, 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 raz. Marek, powiedz coś do krótkofalówki. Powiedz, że coś. Dola, prium. Działa.
przez to, że z Michałem jesteśmy, no, rookies, jak wspominałem, no to my zjeżdżamy autem w dół. Chłopaki jutro nas może zabiorą dalej na polowanie i z genami schodzą w dół z bronią, bo mają licencję, my nie mamy. O, proszę bardzo, Michał nas przepuścił i my musimy zjechać. Droga bardzo stroma, jeszcze auto jedzie. O, kurde. Dobra, jedziemy. Zjeżdżamy z góry, trochę jest hardkorowo. Zakręty na dwa razy trzeba brać, bo pick-up strasznie długi. Ale powinno być chyba ok. Jasny kwint. Ale bywały gorsze trasy w podróży. Jeszcze mamy taki jeden zakręt i zaraz stajemy na cygaro. Będziemy palić cygaro, a oni będą polować. Mariusz, jak ci się podoba się Colorado? No, Colorado mi się zawsze dobrze podoba. Ale takie offroady. Teraz można powiedzieć, że po tej podróży będę 100% Coloradian. Czyli będę 100% chłopak z Colorado, bo i było polowanie, Hot Springs. Wszystkie punkty w Colorado już odwiedzone, tak więc po 5 latach mieszkania w Colorado mogę powiedzieć, że jestem Colorado boy. Dobra, dobra, jedziemy. Siedzimy sobie w pomarańczowych czapkach, żeby nas żaden myśliwy nie ustrzelił, bo mogliby ustrzelić. Jesteśmy w takiej strefie, gdzie tutaj po prostu, no, poluje się, ale każdy, kto jest na pomarańczowo ubrany, no, rzuca się w oczy i nie ma szans, żeby nas trafili. No i czekamy, czekamy na naszych myśliwych. Dzisiaj my mamy zmianę, że nie możemy iść polować. No. Ktoś musi autem zjechać. No, może nie będziemy dzisiaj głodować, nie wiemy. A może nie. Mamy tutaj Jagermeister. Jednego złapaliśmy. Jednego złapaliśmy. No. Jednego złapaliśmy na Jagermeisterze. No i palimy sobie cygara w słoneczku, w górach. Piękna atmosfera. No. Michał sprawił nam cygara. Bardzo dobre. No i relaksujemy się. Czekamy na chłopaków. Marek, jak możesz powiedzieć, bo Józek nie chce, wiesz, Józek się wstydzi, jak jest ten, jaka jest metoda cięcia tego, jak idziesz z tym nożem, no? Jak najszybciej. Jak najszybciej, to jedziesz po błonie koło mięsa, żeby po prostu nie ukroić nogi, no nie, tylko skórę ołupić. A z tą skórą coś się robi, czy nie robi? Tak, można wyprawić. Bo tu już będzie trofi, na przykład do tego punktu. Jak widzieliście, polowanie zakończyło się sukcesem, a ja bardzo serdecznie dziękuję za Wasz czas. Subskrybujcie, lajkujcie, no i jeśli macie ochotę, to również pozostawcie komentarz. MM w podróży, dużo zdrowia, dużo zdrowia.